Tyranozaur i Triceratops. Jedne z najbardziej medialnych i najlepiej znanych dinozaurów. Oba już u mnie dostały swoje odcinki, wprawdzie dobrych kilka lat temu i zapewne teraz bym je inaczej zrealizował, ale na kanale można o nich posłuchać. Jednak dinozaury te wzbudzają takie emocje, że przynajmniej w moim odczuciu warto co jakiś czas do nich wracać i wiedzę uzupełniać. A przecież pojedynek tych dwóch zwierząt bardzo często pojawia się w mediach i zapewne każdy z nas zastanawiał się, czy te dinozaury walczyły i jak taki pojedynek mógłby się skończyć. A sprawa jest otwarta, bo rok temu paleontologiczny świat obiegła wiadomość o bardzo ciekawej skamieniałości dotyczącej potencjalnej walki tych dinozaurów. Oczywiście opowiem o tym, ale na końcu odcinka. Na początku przedstawmy sobie profile obu dinozaurów, opowiedzmy o nich trochę, a później skupimy się na aspekcie walki. Zapraszam. Oba dinozaury żyły pomiędzy 68 a 66 milionów lat temu na terenie dzisiejszej Ameryki Północnej. Oba odkopywano m.in. w formacji Hell Creek. Mamy mnóstwo szkieletów obu bohaterów dzisiejszego odcinka. Niektóre są niemal kompletne i pozwoliły nam bardzo dokładnie poznać te dinozaury. Jako że odkryto ponad 50 szkieletów tyranozaura, w tym część niemal kompletnych, to okazuje się, że wiemy o nim więcej niż o niejednym obecnie żyjącym zwierzęciu. Co akurat jest dość niezwykłe. Jeśli chodzi z kolei o Triceratopsa, to istnieje taka zabawna anegdotka, że nie da się przejść przez Hell Creek, nie potykając się o jego skamieniałe kości. Z pewnością odkrycia dużej liczby szkieletów miały wpływ na olbrzymią popularność tych dwóch dinozaurów. Bardzo często są one pokazywane w kinematografii. Pomijając Park Jurajski, w którym również je podziwialiśmy, często wykorzystuje się motyw ich walki. Takich walk na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci w kinie było wiele. Jeśli jesteście ciekawi, w jakich filmach się ukazały, to zaproszę Was do mojego materiału pod tytułem Jak dinozaury przedstawiane są w kinie. Jednak w tym materiale nie będę patrzył na te fikcyjne pojedynki, a spróbuję powiedzieć coś na podstawie odkryć i badań naukowych. Dlatego zacznijmy od przedstawienia profilu atakującego, czyli tyranozaura. Drapieżnik ten mógł osiągać 12-13 metrów długości i 6-8 ton masy. Nie był najdłuższym teropodem, ale zdecydowanie najbardziej masywnym. Tyranozaur miał specyficzny plan budowy ciała. Ogromna głowa ze śmiercionośnymi szczękami umiejscowiona była na krótkiej, ale za to bardzo umięśnionej szyi. Odległość od pyska do ucha wynosiła 1,5 metra długości, a cała czaszka miała nawet 1,8 metra. W szczęce znajdowało się ponad 50 ostrych zębów w kształcie kolców. Jedne były małe, inne wielkości banana. Mógł nimi wgryzać się głęboko w ciało ofiary, często miażdżąc i krusząc kości. Nacisk szczęk T-Rexa jest jednym z największych w historii. Siłę pojedynczego zęba szacuje się na 13 400 N, co odpowiada około 1300 kg, a ta wartość odnosi się tylko do jednego zęba, a nie do całej szczęki i na dodatek może być niedoszacowana. Maksymalna siła szczęk tyranozaura według różnych badań mogłaby wynosić od 35 do 57 tysięcy newtonów, co odpowiada przedziałowi od 3,5 do prawie 6 ton masy. T-Rex mógłby przegryźć samochód osobowy na pół. Przejdźmy dalej. Gałka oczna tego zwierzęcia była wielkości grejpfruta. Tyranozaur posiadał dobry wzrok. System zatok w czaszce sprawiał, że ta była lżejsza. Głowę równoważył długi, zwężający się ogon. Kołysał się on poziomo jak wahadło w celu jak najlepszego utrzymania równowagi zwierzęcia. Tułów i reszta ciała utrzymywana była przez potężne i muskularne nogi. Co ciekawe, zwierzę to cały ciężar ciała utrzymywało na trzech wielkich palcach kończyny tylnej. Mógł na nich biegać, choć samochodu by nie dogonił. Przyjmuje się, że był piechurem. Skamieniałe tropy wskazują na prędkość
8 km na godzinę, a jego maksymalna prędkość według wyliczeń waha się pomiędzy 15 a 35 km na godzinę. Kończyny przednie były małe, wątłe, nieproporcjonalne do reszty ciała, wyposażone w dwa krótkie i grube palce. Przez wiele lat wydawały się badaczom bezużyteczne, jednak jak się okazuje, były dobrze umięśnione i być może przydawały się podczas wstawania z ziemi lub kopulacji. Jeśli jeszcze chodzi o wygląd, to warto zwrócić uwagę, że z łusek tego zwierzęcia najprawdopodobniej wyrastały pióra przypominające włosy. Miały one funkcję termoregulacyjną, a być może także godową. Nie pokrywały one całego ciała, ale na podstawie dowodów, jakie dostarczyły nam inne tyranozaury, takie jak Dilong czy Utyranus, możemy przypuszczać, że pewne części ciała T-Rexa były nimi pokryte. Na czubku pyska oraz w okolicach oczu tyranozaur posiadał pokryte keratyną wyrostki. Jednak to, co nas interesuje w kontekście dzisiejszych rozważań, to odżywianie. Jesteśmy pewni, że tyranozaur był 100% mięsożercą. Świadczą o tym jego sprawność i szybkość, a także ostre zęby, szpony w przednich i tylnych kończynach, a także koprolity, czyli skamieniałe odchody, w których znaleźliśmy szczątki innych zwierząt. Jeszcze do niedawna popularna była taka opinia, że zwierzę to było padlinożercą i nie polowało. Jednak teraz odchodzi się od takiej koncepcji, szczególnie że coraz więcej mamy dowodów na to, że tyranozaur był stałocieplny. Jeśli miałby przemianę materii gada, to potrzebowałby zaledwie 5,5 kg mięsa dziennie, by zaspokoić swoje potrzeby. Jednak jeśli byłby stałocieplny i posiadał przemianę materii ptaków, to dorosły osobnik musiałby zjeść około 110 kg kotletów z triceratopsa dziennie. To mniej więcej tyle, ile zjadają 3-4 dorosłe samce lwów dziennie, które należą do najbardziej wymagających pod względem energetycznym współczesnych mięsożerców. Na tej podstawie możemy się domyślać, że tyranozaur jak najbardziej polował, choć czasami nie pogardził też padliną. Inny scenariusz nie pasuje choćby do obserwacji współczesnych mięsożerców. Tylko nieliczne z nich są w pełni padlinożercami. Nawet hieny, wbrew obiegowej opinii, polują i zapewne też tak było w przypadku T-Rexa. Zresztą znaleźliśmy kilka pogryzionych przez niego kości, które wykazują ślady gojenia. Czyli pewne zwierzęta musiały przeżyć spotkanie z tym drapieżnikiem. Przejdźmy do triceratopsa. Ten roślinożerny dinozaur ptasiomiedniczny dorastał do 8, maksymalnie 9 metrów długości. Jego masa jest różnie szacowana, zazwyczaj w przedziale 6-10 ton, choć można spotkać się także z badaniami wskazującymi 12 czy 14 ton. Dinozaury te nie posiadały worków powietrznych, tak jak na przykład sauropody, dlatego też nie mogły rosnąć tak ogromne. Triceratopsy posturą ciała przypominają dzisiejsze nosorożce. Poruszały się na czterech kończynach i poszukiwały pożywienia nisko przy ziemi. Dinozaur ten posiadał długą czaszkę. Najdłuższa zachowana czaszka, a znaleziono ich wiele. Gdyby była kompletna, osiągałaby 2,5 metra długości. Była ona zakończona bezzębnym, kostnym dziobem, którego zwierzę używało do zrywania roślin. Zęby usytuowane były wewnątrz jamy ustnej. W czaszce mieścił się niewielki mózg. Ogólnie uważa się, że triceratopsy nie były zbyt inteligentne, jednak z drugiej strony, po co ewolucja miałaby tego dinozaura obrażać inteligencją? To akurat norma, że roślinożercy zazwyczaj są mniej inteligentni niż drapieżnicy, którzy muszą polować. Rośliny nie uciekają. Czaszka triceratopsa uzbrojona była w 3 rogi. Jeden róg nosowy krótki oraz 2 rogi brwiowe zdecydowanie dłuższe, które mogły dorastać do 70-80 cm długości, być może do 1 metra. Triceratops dosłownie oznacza twarz o 3 rogach. Zwierzę tych rogów na pewno używało do walk wewnątrzgatunkowych, zapewne o samice, znaleźliśmy tego typu rany na czaszkach. Dodatkowo z czaszki tego zwierzęcia wystawała kryza za oczami, która częściowo osłaniała szyję. Żaden inny ceratops nie miał tak grubej kryzy jak
Triceratops. Jej grubość wynosiła od 0,5 do nawet 6 cm. U innych ceratopsów nie mogła ona służyć do obrony, a u Triceratopsa owszem. Być może było to jego przystosowanie właśnie do obrony przed drapieżnikami takimi jak tyranozaur. Prócz funkcji obronnej, kryza pełniła także funkcję godową, termoregulacyjną oraz być może akustyczną. Wzmacniałaby dźwięki, dzięki czemu zwierzę mogłoby się porozumiewać z innymi przedstawicielami własnego gatunku lub wykrywać drapieżniki. Kończyny Triceratopsa były krótkie, ale masywniejsze od kości na przykład dzisiejszych słoni. Przypuszczamy, że Triceratopsy poruszały się podobnie jak nosorożce, a te jak wiadomo potrafią galopować i być przy tym niebezpieczne. Dobrze, przejdźmy teraz do samego pojedynku, bo podejrzewam, że temat Was mocno interesuje. Warto powiedzieć, że takich bezpośrednich, stuprocentowych dowodów na taką walkę raczej nie mamy. Owszem, posiadamy kości Triceratopsa pogryzione przez tyranozaura, ale nie wiemy, czy ten nie żywił się padliną. Jako dowód potrzebowalibyśmy zagojonej kości po ugryzieniu tyranozaura, która wykazywałaby ślady gojenia lub uszkodzenia szkieletu T-rexa poprzez róg. Niestety takiego materiału brak, choć jest jeden okaz ze śladami walki, ale niepewny. Jego przydatność naukowa jest kwestionowana. Jednak pamiętajmy, że z setek czy tysięcy dinozaurów wędrujących kiedyś po planecie do naszych czasów zachowały się szkielety bardzo niewielu przedstawicieli, więc nawet nie posiadając takich kości, możemy domyślać się, że do walki dochodziło. Choć z tym posiadaniem kości to też jest osobna kwestia, o czym opowiadałem we wstępie, ale podtrzymam Was jeszcze chwilę w niepewności i opowiem o tym wątku na sam koniec. Od razu zaznaczam, że będę brał pod uwagę typowych, dorosłych przedstawicieli, choć logicznym jest, że polujący tyranozaur bardziej interesował się osobnikiem młodocianym, starszym lub chorym, ponieważ wtedy miał większą szansę na powodzenie. Bo to wcale nie jest tak, że takie pojedynki byłyby niesprawiedliwe i w 100% kończyłyby się wygraną tyranozaura. Otóż nie. Dlatego drapieżnika pojedynek z dorosłym i w pełni zdrowym triceratopsem byłby bardzo niebezpieczny i kto wie, być może bardzo rzadko do takich dochodziło. Jeśli zwierzę nie musiało podejmować niepotrzebnego ryzyka, to go nie podejmowało. Dodatkowo Triceratops potrafił szybciej biegać od tyranozaura. Spokojnie mógł mu uciec bez większych przeszkód. Co jednak jeśli musiał na przykład bronić swoich młodych? Wtedy zapewne stawał do walki. Co ciekawe, dawniej uważano, że triceratopsy nie żyły w stadach. Dopiero znalezienie kilku egzemplarzy w jednym miejscu oraz porównanie do innych ceratopsów, które najprawdopodobniej stada tworzyły, skłoniło naukowców do zmiany tych poglądów. Stado triceratopsów mogło wykazywać tendencje obronne, jakie dziś obserwujemy na afrykańskiej sawannie. Być może te zwierzęta stawiały podobne zapory jak bawoły afrykańskie broniące się przed lwami. Jednak ja bym chciał przeprowadzić analizę walki 1:1. Przede wszystkim przypuszczać można, że T-Rex atakował z zaskoczenia. Im bardziej zaskoczył Triceratopsa, tym większe szanse miał na powodzenie. Wspomniałem już o sile zgryzu tyranozaura. Dinozaur ten wgryzał się głęboko w ciało ofiary, przegryzając kości, po czym wycofywał się i czekał, aż ofiara osłabnie. Jeśli atak na Triceratopsa nastąpił z zaskoczenia, a T-Rex dobrze ugryzł, to mamy w zasadzie po walce. Jednak załóżmy, że Triceratops zdołał uniknąć śmiercionośnych zębów i stanął naprzeciw tyranozaura. Jakie ma szanse? Uważam, że całkiem spore. Tyranozaur był inteligentny, posiadał dobry wzrok, węch i słuch, jednak Triceratops mimo to był od niego szybszy. Jego szarża mogła wyrządzić drapieżnikowi dużą krzywdę. Roślinożerca mógł mu połamać kości nóg, uszkodzić organy wewnętrzne lub zranić rogiem. Dorosły T-Rex ważył 6-8 ton, natomiast Triceratops od 6 do 10, a być może więcej, o czym wspominałem wcześniej. Ważący tyle samo lub więcej roślinożerca, szarżujący na drapieżnika, mógłby go
powalić. Triceratopsy z pewnością rogów używały do walk. Nawet jeśli częściej zdarzało im się walczyć o samice, to mogły je wykorzystać także w walce z tyranozaurem, co mogło skończyć się tragicznie dla drapieżnika. Triceratops mógł także bardzo szybko obracać głowę, co było korzystne nie tylko podczas szarży, ale także obrony. Kryza mogła poważnie utrudnić drapieżnikowi precyzyjne ugryzienie. W tym wypadku mogłyby pomóc T-Rexowi przednie kończyny, gdyby były dłuższe. Mógłby nimi przytrzymać zdobycz, jednak jak wiemy, natura nie pomogła mu pod tym względem. Oczywiście wiemy, że przytrzymywał on ofiary tylnymi nogami, jednak mówimy o późniejszym stadium walki, kiedy tyranozaur byłby już zwycięski lub podczas posilania. Wcześniej, kiedy Triceratops stał naprzeciw niego, szykując się do szarży, taki fortel nie byłby przydatny. Zbyt dynamicznie wszystko się działo, by był czas na przytrzymanie Triceratopsa nogami. Osobiście, gdybym miał obstawiać wynik takiej walki, to niekoniecznie moim faworytem byłby tyranozaur. To znaczy, miałby on większe szanse, polując z zaskoczenia, a szczególnie na zwierzę chore, młode lub stare, i zapewne tak właśnie robił. Szybkość i masa Triceratopsa, a także jego rogi i kryza podczas pojedynku były jego przewagą, a ta przewaga mogła nawet przerosnąć śmiercionośne szczęki drapieżnika. Bo po co ci szczęki, jeśli nie zdążysz ugryźć szarżującego na ciebie giganta? Choć T-Rex też nie był bez szans. Na pewno zależało także to od wielu czynników zewnętrznych. Wystarczyłoby trochę błota, by szarża Triceratopsa nie była już tak skuteczna. Oczywiście jestem ciekaw waszego zdania, koniecznie podajcie wasze typy w komentarzach. Jednak to jeszcze nie koniec, bo wspominałem o pewnej skamieniałości. Częściowo to właśnie ona nakłoniła mnie do zrobienia tego filmu. Otóż w 2006 roku została odkryta podwójna skamieniałość Triceratopsa i tyranozaura, które zostały pogrzebane razem. Mówi się, że były one splecione razem. Niestety skamieniałość trafiła do kolekcji prywatnej i przez 14 lat nic na jej podstawie nie mogliśmy się dowiedzieć. W 2020 roku została ona wykupiona przez Muzeum Nauk Przyrodniczych Karoliny Północnej w Raleigh. Na razie nie zostały opublikowane żadne wnioski z badania tego okazu, ale możemy się domyślać, że prace są prowadzone. W końcu naukowcy mogą zająć się taką poważną i medialną skamieniałością, przedstawiającą dwóch gigantów swojej epoki. Myślę, że to tylko kwestia czasu, kiedy dowiemy się, jak zginęły te zwierzęta i czy tuż przed śmiercią ze sobą walczyły. Ja już nie mogę się doczekać wniosków, jakie zostaną wyciągnięte z tej pracy, jednak jeszcze jest za wcześnie, by mówić, że z pewnością te zwierzęta toczyły śmiertelny pojedynek, co lubią robić niektóre media. A wy na kogo stawiacie? Tyranozaur czy Triceratops? Którego dinozaura bardziej lubicie i dlaczego? Piszcie komentarze i oczekujcie kolejnego odcinka o dinozaurach, który pojawi się już niedługo. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.